Euro 2024, ale każdy mecz trwa minutę. Ostatni odcinek właśnie z Champions League podobał wam się, gdzie też graliśmy po minucie jeden mecz Barceloną, więc pomyślałem, że Euro też możemy zrobić, tylko tu trochę będzie inaczej, no bo tutaj zagramy tylko 3 mecze w grupie, ale mam nadzieję, że wyjdziemy z niej i wtedy będziemy mogli jeszcze zagrać w pucharze, może trochę dłużej. Tak wyglądają grupy i tak wyglądają one w rzeczywistości. Polska przy założeniu wygrania baraży nie mogła trafić do innej grupy, tak samo wybrałem też Ukrainę i Grecję, którzy no chyba mają największe szanse baraże przejść, a pozostałe grupy są już w porządku, no niestety, my trafiamy do Holandii, Francji i Austrii. Dobra, ustawiłem taktykę, chyba moja ulubiona, którą zawsze gram Polską, tutaj mecz trwa tylko jedną minutę, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to się dowiecie za chwilę, ale powiem tak, no jest szybciutko. Gram oczywiście na poziomie superstar, jak się uda strzelić jakąkolwiek bramkę w tą jedną minutę, to będzie wow. Z Holandią zagramy 16 czerwca na Volkspark Stadio w Hamburgu. Ja tego stadionu nie mam, więc zagramy na Volkswagen Arena. No to co, mecz otwarcia? Myślę, że będzie remis, ale zobaczymy. Oby tylko nie strzelili nam, to będzie dobrze. Dobra, zaczynam, a wy spójrzcie tylko w lewy górny róg, jak ten czas szybko leci. Ja muszę, nie wiem, jak będę miał chociaż jedną sytuację bramkową, no to już będzie dobrze. 3 remisami też jest bardzo duża szansa na to, żeby wyjść z grupy, ale wtedy trzeba liczyć na innych. O cholera jasna. O Boże, jakie podanie! Nie! Nie! Przegrywamy to! O kurde, no nie! To niedobrze. 40 minuta już jest. 15 sekund gram ten mecz. Ale rozjebała mi się obrona. Nie mogę. No ten mecz już jest chyba nie do wygrania, mimo że jest jeszcze cała druga połowa. Fucken. No i właśnie, koniec pierwszej. Szczerze powiem, nie spodziewałem się tego. Jeżeli przegram dzisiaj, no ten mecz, no to będę musiał wygrać co najmniej jeden. Będę musiał to zrobić. No ale jeszcze miejmy nadzieję, że jeszcze w tym meczu coś uda się zrobić. Zagranie do Roberta! Szymański? Zgarnij, proszę. Jest jeszcze Piotrek. Jest Zalewski. Oni już nie mają sił! Kurwa, przejebana sprawa, koniec, przegraliśmy. Francja remisuje z Austrią, to jest szansa dla nas właściwie. To chyba dobrze, że zremisowali. My zagramy z Austrią 21 czerwca na stadionie olimpijskim w Berlinie i ten stadion już mam. Tylko błagam, musimy wygrać z Austrią, bo z Francją to nie widzę możliwości. Musimy wygrać, inaczej chyba będzie kupa blada. No remis jeszcze, ale wtedy byśmy musieli wygrać z Francją tak czy siak. O, świetnie wychodzi Zalewski, Zalewski! Jezus! Czemu ja lobałem? Może uda się z rzutu rożnego, choć to jest niemożliwe moim zdaniem, ale spróbujmy. W sumie to jest możliwe, no chyba, że się wyjebie i je trafi. No nie dało rady, 0-0. Musimy wygrać teraz z Francją, to jest niemożliwe chyba. A Francja wygrała? O Jezus. Nie, no dobra, jak wygramy z Francją, to wyjdziemy z tej grupy, tak, tak. Oczywiście Signal i Iduna Park, jeżeli dostaniemy się na Euro, to na tym stadionie z Francją zagramy. Mbappi, nie szczeluj mi. No, fajnie się to potoczyło. Gdyby nie ta przegrana z Holandią, byśmy może zremisowali jeszcze teraz i później. A teraz full atak. Dawidowicz, świetne podanie, Szymański, gol! Tak jest, mamy kto! Szymański strzelił bramkę. W 50 minucie już, bo to było doliczony czas, 5 minuta doliczonego. I tutaj ja miałem full attack, no to Dawidowicz poszedł do góry, w przód. Ależ pięknie wyszedł Szymański! Akurat z Francją wygram, nie? No i koniec pierwszej połowy. Dobra, wystarczy tylko wytrzymać tą połowę teraz, ja daję trochę defensive. Leci Milik, z daleka prawa noga, ależ piękny strzał! Tylko, że idealnie szedłem na lewą nogę, ja nie wiem czemu on z prawej, kurde. Zalewski dobrze to zrobił, będzie dośrodkowanie, jest Milik! Kurde, ale napierdalamy. Napierdalamy, dobrze, nie? No chyba Francja już tu nie ma szans, bo jest 89. Sam wyrzut z autu zajmuje 3 minuty. No i Milik, ale nie ma czasu, już się czas skończył. Polska wygrała z Francją. Ciekawe jak wygląda grupa i z którego miejsca wychodzimy, bo wychodzimy na pewno. 4 punkty, no to już jest pewne prawie wyjście. Nie zawsze, ale zazwyczaj tak. Spoko, Holandia remisuje. No to teraz możemy sobie zobaczyć jak wyglądają grupy, wow. Z drugiego miejsca, fartem, niż z tą Holandią, z którą przegraliśmy i tak jesteśmy wyżej od nich. A jak wyglądają inne grupy, o kurde. Ta jest ciekawa. Tutaj, o kurde, to jest dopiero ciekawe.
ciekawe, Albania kosztem Hiszpanii? O, i właśnie o tym mówię! Ale jaja, jak to rzadko się dzieje w ogóle. Ciekawe, jeżeli ktoś wie, czy była taka sytuacja kiedyś gdziekolwiek, w jakiejś grupie, na jakimś turnieju, to niech da znać. Bo ja nie przypominam sobie, nie pamiętam, żeby była jakaś grupa, gdzie każdy zespół ma tyle samo punktów. No i na przykład taka Dania ma 4, czyli najwięcej ex aequo z wszystkimi, ale odpadła, bo ma słabszy bilans bramkowy. U nas było prawie to samo, tylko że Austria zabrakło jednego punktu jej. Tutaj Belgia rozwaliła swoją grupę i Turcja i Portugalia, ciekawie, Czechy odpadają. Zobaczmy, jak wygląda drabinka i z kim w ogóle zagramy. A zagramy z... O ja pierdolę. Dobra, tak wygląda drabinka. Francja, Chorwacja, Włochy, Holandia, fajne mecze. A tak poza tym, to już chyba nie ma żadnych fajnych. My, jeżeli wygramy z tą Belgią, będziemy mieli całkiem łatwą drabinkę. No ale to i tak nie zmienia faktu, bo żeby strzelić bramkę w minutę, to trzeba mieć farta w chuj. No lecimy. Pewnie będą karne, bo nie trafi nikt bramki w te 90 minut. Można tak grać, to jest dobra taktyka. Na karne i elo. Dobra, nie wiem, na jakim stadionie zagramy, jeżeli wyjdziemy z grupy z drugiego miejsca. Ale zagrajmy po prostu na Allianz Arena. I tak to nie ma żadnego znaczenia, na jakim stadionie gramy, bo to trwa dla was 10 sekund pewnie. No ale dobrze, Polska, Belgia. Tak jak mówiłem, remis i na karne. A może karne się uda wygrać. Ale to też nie znaczy, że nie będę próbować, bo oczywiście, że będę. I zobacz, dobra piłka, Frankowski jest Robert Lewandowski, kurde. I koniec pierwszej połowy, jedna akcja na połowę, która nawet nie była strzałem. No i tak żem czuł, dogrywka. Leć, Robert Lewandowski, oni nie mają siły już, Lewandowski strzał! Why? No to będą karne już na pewno, tak jest. Dobra, to trzeba wygrać karne. Szkoda tej sytuacji Robercika, kurde. Cała Polska wstaje z miejsc, no proszę. Pierwszy strzela, nawet nie wiem kto to jest, Adeketelare. Dobra, Szczęsny, proszę, w lewo! Tak jest! No i teraz Robercik. Skąd mam wiedzieć, w którą on się rzucać będzie? Strzelam lewy górny róg jak zawsze, ja zawsze tak strzelam. Jest, kurde, no nie wiem, zostaje w środku. Aj, a chciałem w lewo. Milik, prawy dolny i jest, Milik. Lakaka, w prawo musi być. Kurwa, cały czas w lewo. Teraz ja mam zagwozdkę, bo nie wiem, ale strzelmy moderem w prawo też. Jest, na szczęście. Nadal jesteśmy jeden do przodu. No dobra, znowu lewo, spróbujmy. Kurde no, Grosik. Proszę, niech to kurtła nie... Aż ty, kurwo. No i się wyrównało. Fucking! Nie mam pojęcia, w którą stronę. Szczęsny. Kontradendo. Jezu! Ja muszę strzelić, bo przegram. Dawaj. Bzielu, proszę. Tak, tak. Uff. Igrzyska śmierci. Po jednym. Tak jest! Widziałem, jak Oszuk biegnie. Nie trafił. Szczęsny broni. Cała Polska się modli o Frankowskiego, który strzela w lewo. Oj kurde, troszeczkę mocno. Proszę, traf w bramkę. Jest! Polacy idą dalej! Mają ćwierćfinał! Łatwo. Z kim zagramy? Zagramy z Serbią. Ciekawy mecz. Niemcy zagrają z Portugalią. To jest dopiero ciekawy mecz. Szkocja z Chorwacją i Włochy z Turcją. Zagramy na Bay Arena. Bay Arena, żeby tylko nie było. Bye bye Arena. O, jasny gwint! Ale dał teraz Wlachowicz. Szczęsny, pięknie to wybronił. No i po pierwszej połowie. Teraz ja będę zaczynał, to może coś strzelę. O kurwa, straciłem. O kurde. Uff, ale fart! Przestraszyłem się. O, ta Serbia napierdala. Będzie dogrywka, bo nie zdążę nawet wykopać do Robercika. No, nawet nie doleciało. Teraz będzie dobra okazja. Kurwa no. Straciłem. Tylko żeby bramki nie stracić. O kurde. Uff, jest. Dobra. Rzuty karne. Boże, ta Serbia by mnie mogła rozwalić tutaj. Znowu karne. Boże, to takie stresujące jest. Mijowicz kontra Szczęsny. Tym razem rzucam się w prawo, ale cisza na stadionie i znowu broni Szczęsny. Oni mi w prawo, to ja im też w prawo. No i brama. Klasa. Mam ochotę jeszcze raz w prawo się rzucić. A dobra. Yes. Arkadiusz Gołd Milik. Dobra, no to miałem ochotę rzucić się w prawo. Mam ochotę strzelić jeszcze raz w prawo. Milik. Oj, ty kutasie, broni mi. Fuck. Nie wiem, jeszcze raz w prawo się rzucać. Nie no, teraz idę w lewo. Kostić. Kurwa, no trzeba było w prawo. Moder. Nie no, nie rzuci się w prawo, prawda? Nie, dobrze. Nice. Nadal mamy przewagę. Dobra, Szczęsny, Szczęsny. Tak, broni to i teraz wystarczy tylko strzelić. A strzelać będzie Szymański i to ładne okienko, poproszę, w lewy, górny róg, brameczki, Szymuś.
Tak jest. Kurwa, nie ma! No dobra, nic się nie stało. Nawet jak oni strzelą, to tylko wystarczy, że ja strzelę. Wojtuś może wybronić i będzie koniec. Wojtuś. Tak, tak, pięknie. Mamy półfinał. Mamy półfinał. Tak samo jak Włochy, Chorwacja, a my zagramy z Niemcami. Znowu się spotykamy, sąsiedzie. A nie, Chorwacja nie ma półfinału. Szkocja ma, sorry, pojebało mi się. Czyli Szkocja, Włochy, Polska, Niemcy. Dobra, znowu Allianz Arena. Można by było od razu full attack lecieć i może coś by z tego było, ale z drugiej strony, jakby kontrę zabójczą zrobili, to trochę problem. Chyba najlepiej na tę kartę pograć. Koniec pierwszej połowy. Niezły skrót meczu będzie z tego, bo się nic nie działo. Ale dobra piłka, szczęsny! Ale to wyjął! O Boże, to mógł być już koniec totalny. Aż sobie zobaczę powtórkę, bo niesamowicie to wyjął szczęsny z takiego voleja. Wow, to jeszcze nie koniec, bo będziesz utrożny. Mam nadzieję, że się wybronimy z tego. Dało radę, jak Robert, teraz przejmij to! Kurde! Tak! Milik, Robert, Robert, sam na sam! Leć! Goni go Gündogan, Robert Lewandowski! O kurwa! No to dogrywka. Dobrze jest Frankowski, dawaj Franek. O, dobrze, przed pole karne jest Szymański! Szymański! Kurde, ale w bramkę! To już jestem pewien, że będą rzuty karne, bo ja nie odbiorę w 15 minut im piłki, a oni zaczynają. No właśnie, o to chodzi. Rzuty karne. Szkoda, bo mogliśmy to wygrać w podstawowym czasie gry, no ale trudno. My strzelamy jako pierwsi, Robert Lewandowski, lewa strona. Kontra Kevin Trapp, nice! Jezu, co te strzały takie słabe? Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo! Chuj, Milik strzela w prawo, a Trap leci w lewo. Rozumiemy się? Nie, nie rozumiemy się, o chuj. Dobrze, no to teraz trzeba coś wybronić. Grabni. Tak jest, dobrze. Już jak nabiegał, było widać, w którą strzela. Moder, a spróbujmy strzelić. Full w środek, proszę, Kevin Trap, poleć gdzieś. Zawsze jak strzelam w środek, akurat się nie rzuca. Boty jebane. Mukoko? Ja pierdolę, no. On mi w środek strzela. Szymanowski, dawaj. W tobie nadzieja. Jest! Ale fart! Ja pierdzielę, no to koniec chyba. Nie, nie koniec! Szczęsny, brawo! Czyli mamy remis. Zielu, no... Jest! Jednak jest! Jednak jest! No to teraz ja mogę wybronić Gorecka i jesteśmy w finale. Dawaj. Szczena, nie wiem w którą stronę. W prawo! Aj, jeszcze raz, lewa strona, Zalewski, Nikolas, kurwa mać, Gündogan, kapitan, Niemiec, dla Robercika z Barcelonki powinieneś tego nie strzelać, nie wiem w którą stronę, w lewo, tak jest, gramy dalej, no ja już byłem przygotowany na to, żeby się żegnać, a tu proszę, prawo, Frankowski, trochę chyba przestrzeliłem, coś mi się wydaje. Nie, jednak dobrze, nice, 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 a żeby ta seria trwała do bramkarzy, aż to by było fajnie. Aj, Bednarek, nie szalej, ty to po ziemi strzelasz. I w lewo. No kurwa, co jest z tym bramkarzem, się cały czas w lewo rzuca. I Kimiś teraz, nie mam pojęcia w którą stronę mam się rzucić, chyba pójdę w lewo. Tak jest, tak jest. No to Paweł Dawidowicz, jak bramkarz się rzuca cały czas w lewo, to ja strzelam w prawo, prosta sprawa. O ty kurwo, żal.pl. Tak, wyczekałem! Wyczekałem! Ale reakcja! Jeszcze Kiwior i chyba będą bramkarze strzelać. Dobra, tak troszeczkę w środek, środka. Jest! Kiwior, tak jest! Jak teraz trafią Niemcy, to bramkarze będą oddawać swoje strzały. Wow, zle. Ale nie będzie! Polska w finale! Ależ to były rzuty karne! Po 10 strzałów na reprezentację, ale udało się, będziemy w finale grać. Byłem pewien, że odpadam już w grupie, a tu jednak mamy finał, zagramy z Włochami. Fajnie, ciekawie będzie. Przynajmniej nie ze Szkocją, to przynajmniej jakaś mocna drużyna. I z tego co się orientuję, finał też będzie grany na Olympia Stadion Berlin, więc na nim zagramy nasz ostatni mecz w tym odcinku. Ale piękny puchar, w ogóle to każdy mecz w fazie pucharowej graliśmy rzuty karne i każdy wygraliśmy jakimś cudem. No ja jestem znany z tego, że karne często przegrywam, ale dzisiaj się udało. Więc zobaczymy jak to będzie z Włochami, też stawiam na rzuty karne, ale nóż może się uda strzelić. No to będzie koniec pierwszej połowy, nic się nie działo. Dawajcie Polacy, może z gry się uda, oj, jednak nie. No dobra, no to na pewno będzie już dogrywka. Rzuty karne będą, rzuty karne o euro. No dobrze, może być i tak, wszystkie wygraliśmy, dobra pasa jest. No to mam nadzieję, że nie zabraknie jej teraz też. Polska kontra Włochy.
Włochy w finale. Euro 2024, rzuty karne. Ale nie ma kibiców za bramką i tracimy 1-0. Robercik, oni w lewo, Robercik też w lewo. Mam nadzieję, że Donnarumma tego nie przeczyta. Przeczytał, kurwo. No dobrze, no to co teraz? Chyba też w lewo. Kurde, w prawo. Niedobrze, Milik w prawo strzela. Dobra, jest. Cały czas mamy kontakt, ale no trzeba coś wyjąć, trzeba. Tak jest! I wyjęte! No ale teraz jeszcze trzeba strzelić! Jest to do zrobienia, aczkolwiek trochę mocno uderzyłem moderem. O, pięknie! Nie. Uderzyłem idealnie. Bo nawet Donnarumma się dobrze rzucił, ale nie wybronił tego. Mamy remis. I teraz Szczęsny chyba znowu w prawo i broni! Tak! Wystarczy tylko wszystko strzelić. A Szymański ładnie po ziemi w lewo strzeli, tak? Czy nie? Nie. Kurwa. No nie, to nie. Może Szczęsny jeszcze raz nas uratuje. No niestety. Muszę strzelić, inaczej przegrywa Polska. Zieliński, w tobie nadzieja. Prawy górny róg. Piotrek, przeskoczyło ci. O chuj. No i przejebaliśmy w finale. Nie no, trochę szkoda, nie? No, trochę grasz i chuja masz. Szkoda, bo nie pokażę, jak Polacy podnoszą ten piękny puchar Euro. Odpadają z Włochami w finale. Ale kto wie, w rzeczywistości może jakby mecze faktycznie trwały tylko jedną minutę, to Polska zostałaby mistrzem Europy. Po co minutę od razu? Może by po prostu zagrali od razu rzuty karne i tyle. To wtedy Polska by miała duże szanse wygrać. Każdy by miał. No niestety, kurde, doszliśmy do finału, wszystko w rzutach karnych, każdy mecz 0-0. No ale ostatecznie odpadamy. Królem strzelców został na pewno nikt z Polski, Immobile. Polska strzeliła tylko jedną bramkę. Nic nie poradzisz. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli masz jakieś ciekawe pomysły jeszcze do zrealizowania takich odcinków dla zabawy, to możesz pisać w komentarzu i zostaw łapkę w górę. Możesz też zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. I narka.